Witam ponownie w mojej kuchni. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać jeden z moich ulubionych przepisów, podwójnie zapiekane ziemniaczki. Także do dzieła. Ziemniaki zawijamy w folię aluminiową, tworząc takie cukiereczki. I pieczemy w piekarniku 2,5 godziny, dopóki będą miękkie. Po upieczeniu wyciągniemy oczywiście ziemniaki z piekarnika i odbijamy folię, zostawiając wierzch ziemniaka odsłonięty, a naokoło tworzymy takie łódeczki, które będą nam trzymać naszą skorupkę. Czubkiem noża nacinamy otwarcie i ściągamy skórkę, która powinna nam bardzo ładnie zejść. Łyżeczką wydłubiemy środek ziemniaka do miseczki. Staramy się wybrać jak najwięcej. Proszę uważać, ziemniak gorący, proszę nie poparzyć. Strony. Proszę starać się nie uszkodzić ziemniaka, żeby ta nasza foremka była w jednej całości. I jest, proszę, skorupka gotowa. Dodajemy masło, dodajemy mleko. Jeżeli nie mamy maszynki, żeby to wymieszać, możemy wymieszać ręcznie, może być trochę więcej pracy przy tym, ale efekt będzie ten sam. Jak to się pomiesza, dodamy nasze przyprawy i mieszamy, dopóki wszystko się nam ładnie nie zjednoczy. W międzyczasie, jak tam się nam nasze ziemniaczki przygotowywują, zetrzemy ser. Wiecie, że ja lubię na świeżo. Możecie użyć starty i dodajemy ser do naszych ziemniaczków. I zamieszamy tylko tyle, żeby to wszystko nam się zjednoczyło i dopóki będziemy w dalszym ciągu jeszcze widzieć kawałki sera w tych ziemniakach. Skroimy teraz cebulkę. Takie średnie kawałeczki. I dodajemy naszą zieloną cebulę do ziemniaka. I też zamieszamy tylko tyle, żeby to wszystko się nam połączyło i ładnie rozprowadziło. Jak będziemy za długo mieszać, no to ten ziemniak stanie się zielony. Smaku nie straci, ale nie będzie wyglądał chyba tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I jak nasz farsz już jest gotowy, to wypełniamy nim ziemniaczki. O, tak na bogato. Wiadomo, jak coś zostanie, to zawsze możemy dołożyć. I teraz nasze ziemniaczki są gotowe do zapieczenia po raz kolejny. Jeżeli robicie je na świeżo i one są w dalszym ciągu gorące, po prostu połóżcie je na blaszce i zagrzejcie tak, żeby były takie ładne i przypieczone z góry. Jeżeli robicie je na kolejny dzień i one są już zimne, najlepiej je przykryć, żeby one zagrzały się w środku i potem na ostatnich kilka minut po prostu tylko zdjąć przykrycie, żeby one się tak ładnie zarumieniły z wierzchu. Także teraz do piekarnika. I ziemniaczki już są gotowe, także wyjmiemy je z piekarnika. O, proszę. Nie chcemy ich zapiec za mocno, bo wtedy nie będą takie apetyczne. Także dziękuję serdecznie, że oglądaliście. Jeżeli podobało Wam się to, co widzieliście,
Polubcie, a jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, proszę o subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!